2 kwietnia tego roku o godzinie 11 ruszy marsz dla Jana Pawła II. Jest to marsz w obronie nie tylko godności i czci i świętości Jana Pawła II, ale naszej wiary, naszej polskości, naszego narodu. Niech nikogo nie zabraknie. Niech wszyscy w swoich miastach, wsiach, miejscowościach uczynią podobne marsze tego samego dnia. Prosimy, aby nie zabrakło premiera, prezydenta, prymasa, służby kościelnej, duchownych, wszystkich. Niech wszyscy tego dnia się zjednoczą. Jan Paweł II prosi o to, abyśmy dokończyli intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski, ponieważ nie była pełna. Odczytajmy razem, wspólnie, wszyscy akt intronizacyjny Jezusa Chrystusa na Króla Polski, który przekazał Bóg Ojciec Twórca Wszechrzeczy. Akt intronizacyjny Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Najkochańszy i najmilszy Jezu Chryste, Tyś, który został wybrany, posłany i poświęcony nam przez Boga Ojca Twórcę Wszechrzeczy, Twojego i mojego Ojca, od tej chwili, po wieczny czas, pragnę, byś Ty, Jezu Chryste, był moim Królem, Królem Polski, Królem Nieba, Polski i Świata. Najukochańszy, najmilszy Jezu Chryste, przyjmuję Ciebie od tej chwili, po wieczny czas, jako mojego przewodnika duchowego i życiowego, mojego Króla, Króla Polski, Króla Nieba, Polski i Świata. Przyjmuję od tej chwili, po wieczny czas, Jezu Chryste, mój Królu, Królu Polski, Królu Nieba, Polski i Świata. Twoją opiekę, ochronę, wsparcie, wszelkie łaski płynące na mnie od Ciebie. Najukochańszy, najmilszy Jezu Chryste, mój Królu, Królu Polski, Królu Nieba, Polski i Świata. Zawierzam Tobie od tej chwili po wieczny czas całe moje życie, moją rodzinę, moich znajomych i bliźnich. Wszystko, co robię, wszystko, co posiadam, powierzam w Twoje posiadanie i zarządzanie. I wszystko, co mi ześlesz, każde zdarzenie, pod Twoją świętą ochronę i opiekę, aby żadne zło nie miało do mnie dostępu. Najukochańszy, najmilszy Jezu Chryste, mój Królu, Królu Polski, Nieba, Polski i Świata. Od tej chwili, po wieczny czas, kieruj moim życiem, rodziną, bliźnimi i wszystkimi sprawami, zdarzeniami, wszystkim, co posiadam, tak, aby przynosiło moim życiem jak najwięcej Tobie i całej Trójcy Świętej chwały. Wszystko to, co robię, było zgodne z Twoją świętą wolą. Najkochańszy, najmilszy Jezu Chryste, Tyś mój Król, Król Polski, Król Nieba, Polski i Świata, od tej chwili po wieczny czas. Amen. Prosimy Was, prezydencie, premierze, prymasie, dokończcie intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Prosimy o przyjęcie dekalogu świętych praw Boga Ojca za nasze prawa, prawa ziemskie. Amen. Drugiego kwietnia tego roku o godzinie 11 ruszy marsz